Radna Lucyna Pytka. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni, zgłaszam wniosek w sprawie relokacji migrantów do Tczewa w ramach unijnego pakietu migracyjnego. Jest to wniosek mieszkanki Tczewa, która się do mnie zgłosiła. W związku z coraz większą ilością pojawiających się na terenie miasta Tczewa emigrantów pochodzenia afrykańskiego, arabskiego, kieruję następujące pytania do prezydenta. Jak będzie kształtowana polityka migracyjna na terenie naszego miasta? Kto odpowiada za napływ nielegalnych emigrantów na terenie naszego miasta? I jakie pan prezydent miasta ma plany wobec, żeby przeciwdziałać temu zjawisku? Czy fundacje i urząd pracy są kontrolowane pod względem swoich działań odnośnie emigracji? Bardzo proszę o aktywny dialog społeczny w tej sprawie. Dziękuję. Co do imigrantów nielegalnych czy legalnych, wydaje mi się, że osoby nielegalne nie powinny się znajdować na terenie naszego miasta. Ja w każdym razie jako prezydent miasta nie podjąłem decyzji o przyznaniu żadnego lokalu. Nawet do mnie nie zostało wystosowane żadne zapytanie w tej sprawie. Ja tutaj może powiem, że stoję na takim stanowisku, że lista mieszkańców miasta Tczewa, która oczekuje na mieszkanie, to jest około 100 rodzin, więc my lokali, z tego co wiem, nie posiadamy. Bardzo walczymy o remont każdego dodatkowego lokalu. I ja na dzień dzisiejszy no, nie widzę żadnej możliwości przyjęcia kogokolwiek. Nie ma dla mnie to znaczenia, z jakiej części świata jest ta osoba. Po prostu my fizycznie tych możliwości tak naprawdę nie mamy.